Po wprowadzeniu specjalnego lekarstwa do szalki Petriego pełnej bakterii ich liczba znacznie się zmniejsza. Zależność pomiędzy czasem t w sekundach, a liczbą bakterii n od t w szalce Petriego jest przedstawiona przez następującą funkcję. n od t równa się 1000 razy 1 druga do potęgi t podzielone przez 5,5. Uzupełnij poniższe zdanie o okresie półtrwania kultury bakterii. Liczba bakterii zmniejsza się o połowę, co każde... No, i tutaj jest miejsce na wpisanie odpowiedzi, sekundy. Czyli co ile sekund liczba bakterii zmniejsza się o połowę, czyli o czynnik 1, 2. No, to, żeby lepiej to sobie wyobrazić, może tutaj narysujemy sobie tabelkę. Tutaj będzie czas, a tutaj będzie liczba bakterii w zależności od czasu. W chwili t równej 0 wykładnik jest równy 0. 1, 2 do zerowej, jak każda inna liczba podniesiona do zerowej, daje 1, czyli w chwili t równym 0 mamy po prostu 1000. Teraz dla jakiego czasu będziemy mieli 1000 pomnożone przez jedną drugą. To nas interesuje, kiedy liczba bakterii zmniejszy się o połowę, czyli kiedy ta liczba pomnoży się przez czynnik jedna druga. No wtedy, kiedy tutaj mamy jedną drugą, czyli wtedy, kiedy ten wykładnik będzie równy 1. Wtedy, kiedy tutaj w wykładniku będzie jedynka. Czyli kiedy cały ten wykładnik będzie równy 1. No ale to jest wtedy, kiedy licznik jest równy mianownikowi, czyli kiedy ten czas w liczniku będzie równy 5,5. 5,5. ,5. Wtedy wykładnik będzie równy 1. No dobrze, zobaczmy, co będzie dalej, jak upłynie kolejne 5,5 ,5 sekundy, czyli tutaj będziemy mieli wtedy 11 sekund. Wtedy tutaj mamy zgodnie ze wzorem naszej funkcji 1000 razy i teraz tutaj T jest równe 11. T 11 podzielone przez 5,50 daje 2, czyli tutaj będzie 1 druga i jeszcze raz raz 1 druga, bo to jest to samo co 1 druga do potęgi drugiej. Czyli widzimy, że znowu mnoży nam się ta liczba przez czynnik 12 druga. To będzie znowu połowa tego, co 5,5 sekundy wcześniej. Czyli widzimy, że rzeczywiście co każde 5,5 sekundy liczba bakterii maleje o połowę. Ich liczba jest pomnożona przez czynnik 12 druga. No dobrze, zróbmy jeszcze więcej takich przykładów. Pierwiastek chemiczny Einstein-253 wraz z upływem czasu naturalnie traci masę. Początkowa masa próbki Einsteinu, 253 wynosiła 320 gramów. Zależność pomiędzy czasem t w dniach, a pozostałą masą próbki m od t w gramach, przedstawia następująca funkcja. m od t równa się 320 razy 0,125 do potęgi t podzielone przez 61,4%. Uzupełni następujące zdanie o tempie zmian masy próbki. I tutaj mamy to zdanie. Próbka traci 87,5% swojej masy co każde, i tutaj trzeba wpisać, dni czy dnia. No to pomyślmy. Co to w ogóle znaczy, że próbka traci 80, traci 87,5% swojej masy? Skoro tyle traci, to zastanówmy się, ile zostaje. Dlatego, że mamy wzór na to. Ile tej próbki zostaje, a nie na to, ile ona traci. Ten wzór nam mówi, ile, jaka jest masa tej próbki w zależności od czasu, czyli ile te, tego Einsteinu 283 zostaje w tej próbce. Czyli to, że traci 87,5%, to jest równoważne w stwierdzeniu, że zostaje ile zostaje. No ta reszta, czyli zostaje 12,5% tej początkowej masy próbki. No a 12,5% to jest to samo co 0,125 tysięcznych. Czyli to oznacza, że musimy zobaczyć po jakim czasie ta masa próbki pomnoży się przez czynnik 0,125 tysięcznych. Bo to oznacza, że zostanie nam 12,5% tej początkowej masy, czyli że stracone zostanie 87,5%. To znowu możemy sobie zrobić tabelkę. Tutaj będzie czas, tutaj będzie masa próbki w zależności od czasu. W chwili t równej 0, no to oczywiście ten czynnik jest równy 1, bo wykładnik jest równy 0, czyli mamy 320 gramów, bo to jest w gramach. Czas jest w dniach. No i teraz zastanówmy się, kiedy to się pomnoży, to 320 przez ten czynnik. No to jest akurat tutaj ten czynnik, który tutaj mamy jako podstawę tej funkcji wykładniczej, czyli to się pomnoży przez 0,125 dla jakiego czasu? No dla takiego czasu, kiedy ten wykładnik będzie równy 1. A ten wykładnik będzie równy 1 wtedy kiedy ten czas będzie równy 61,4. Czyli tutaj musimy wpisać 61,4. No i tutaj Możesz sobie myśleć, że w takim razie zawsze w tych zadaniach trzeba wpisywać po prostu w pole odpowiedzi ten mianownik, który tutaj był, tak jak poprzednio. No ale może nie zawsze tak jest. Poza tym zawsze lepiej jest to sobie przemyśleć, bo wtedy skorzystasz z rozwiązania tego zadania, niż po prostu przepisywać tak bezmyślnie, zauważając, że jest tutaj jakaś być może prawidłowość. Dobra, zróbmy jeszcze ostatni przykład. Howard zaczął badać, jak zwiększa się liczba gałęzi jego drzewa w czasie. Zależność pomiędzy czasem t w latach, który upłynął od momentu, w którym Howard zaczął analizować wzrost drzewa, a liczbą jego gałęzi n od t, przedstawia następująca funkcja. No i ta funkcja jest taka. n od t równa się 38 razy 9 piątych do potęgi t przez 7,3. Uzupełnij następujące zdanie o tempie wzrostu gałęzi. Drzewo Howarda ma o 4 piąte więcej gałęzi, co każde i tutaj ile lat. No dobrze, czyli tak. To, że nam przyrasta liczba gałęzi o 4 piąte, czyli drzewo hawarda ma o 4 piąte więcej gałęzi, jest równoważne temu, że trzeba liczbę gałęzi pomnożyć, czyli trzeba tę liczbę gałęzi pomnożyć, trzeba pomnożyć liczbę gałęzi przez czynnik, przez jakiś czynnik? No, skoro ma o 4 piąte więcej, to znaczy, że trzeba pomnożyć przez 1, bo to są te gałęzie, które były wcześniej, dodać 4 piąte. I w ten sposób liczba gałęzi zwiększy się o 4 piąte, bo jest ta liczba, która była, 1 razy to, co było, plus 4 piąte tego, co było. Czyli liczbę gałęzi musimy pomnożyć przez 1, to jest 5 piątych, dodać 4 piąte, to jest 9 piątych. No i widzimy, że bardzo dobrze, że to, że to jest 9 piątych, no bo tutaj 9 piątych występuje. Jako podstawa naszej funkcji wykładniczej, no to widzimy znowu, podobnie jak po poprzednich przykładach, mógłbym znowu taką samą tabelkę narysować, że wtedy, kiedy ten wykładnik tutaj stanie się równy 1, to liczba gałęzi pomnoży się przez 9 piątych, czyli przybędzie 4 piąte nowych gałęzi. 4 piąte tej liczby, które do tej pory były. Czyli widzimy, że znowu jest tak, że muszę pisać to, co tutaj jest w mianowniku, bo wtedy, kiedy ten wykładnik będzie równy 1. To ta liczba się zwiększy od czynnik 9 piątych, czyli 4 piąte przybędzie. Czyli znowu muszę wpisać tutaj to co jest w mianowniku, czyli 7,3